Dzień dobry Państwu, jesteśmy przy rondzie nowym, no proponowałem, generała Hallera się nazywał. I tu proszę Państwa jest blok numer 10, a tu mamy proszę Państwa para dzików chodzi. Proszę bardzo, sobie chodzą, jakby sobie tu byli mieszkańcami, się nie pękają w ogóle, o, idą na mnie. I co te dziki, tak chodzą? I co one tu chodzą, co? O, sobie chodzą, teraz poszły tam. Śmietnik, o, pod śmietnik. I one tu żerują na śmietnisku. Proszę bardzo. Dziki żerują na śmietniku. No co? Co wy tu chcecie? Idziemy. One mnie chcą gonić. No i co? Te dziki. Chodzą sobie jak chcą. Jakby tu byli mieszkańcami. One są mieszkańcami tutaj. Zameldowane są. Z powrotem. One się ludzi nie boją. Gdzie one są? One poszły tędy, poszły tamtędy. No i teraz tam poszły. O, tu koło samochodu. I tak sobie chodzą. Parak. Jeden w drugi i nie pękają. Czego się nie boją? Oswojone. No proszę Państwa, Pomorska Telewizja Narodowa pokazuje dziki w Gdańsku, w Stokach. Dzień dobry, redaktor Sławomir Ziemiński. Dla Was. One teraz uchodzą sobie luzem, parami. Takie to jest dzikowisko. Tu zaparkowały sobie teraz. No. Między krzakami. No tak to wygląda. O, tu sobie idą, tam sobie idą. One chodzą sobie dookoła. Jeden za drugim. Nóżka, nóżkę. Poleciały sobie tam galopem. O. O, śmieciara jedzie. Dwa, no ja tu kurde, one tu śmietniki chciały oczyścić, a wyście za szybko przyjechali. Trzeba było zostawić im to. To na pusto było. One przyjechały na śmietniki, no. To są normalne mieszkańcy. Swobodny wypas chodzi sobie dziczek. One przepatrują śmietniki. No i tak to wygląda, no. Dziki na śmietniki. Zawsze są szybsze od ludzi. Dziki są szybsze od ludzi. No, teraz im żarcie zabieracie. Dobra. No, także zapraszamy na stogi, plaża i dziki. Różne atrakcje są tutaj, prawda? Pozdrawiam, Czerwony Korsarz, redaktor Sławomir Ziemiński. Ahoj!